Jezierany Podcast 22. Mamy za sobą gorący okres, pierwszy tydzień lipca i tu mi wcale nie chodzi o pogodę, ponieważ już wiemy, jak będzie wyglądał roster Lakersów na sezon 2019-2020. Jędras, witam Cię, po drugiej stronie Andrzej Cymorek. Witam, witam. Ja po tej stronie. No Jędras, no to co, jedziemy z tym koksem. Chyba jest dużo tematów, więc trzeba się sprężać. Tak, tak, tak. Czekaliśmy kilka dni na to, żeby się już wykrystalizowały te wszystkie podpisy. Czekaliśmy kilka dni na decyzję Kawhia Leonarda. No i skoro tyle razy gadaliśmy o... No właśnie, tak sobie to najwięcej to gadaliśmy o Antonym Davisie we wszystkich naszych poprzednich podcastach. Aż do użygania, chciałoby się powiedzieć, tak mocno. Natomiast ten Kawhi Leonard wyskoczył, była na niego szansa. No i wyszło jak wyszło. No i dobra, Jędras, komentuj, co powiesz nam na ten temat. Kawhi Leonard ostatecznie trafił do Clippersów razem z Paulem George'em. Co ty na to, Jędras? No trochę nas wydymał. Nazywajmy się po imieniu. Dobra. Nie nas, tylko Lakersów. O, przepraszam, tak. Dokładnie tak. Ale kibiców też, więc nas też. Nie no, jasne. Nie, czuję się tak samo wydymany, myślę, jak i tak. Rob Pelinka i LeBron James. Dokładnie. Nie wiem, Rafale, czy pewnie widziałeś taki film Podejrzani, Usual Suspect z Kevinem Spacey. A jeżeli nie, to na pewno nasi słuchacze widzieli. Pozdrawiamy całą trójkę przy okazji. Nie wiem, kojarzysz ten film może? Wiesz co, musiałbym wiedzieć, po tytule nie kojarzę, musiałbym wiedzieć, co się działo w tym filmie i jakie dupy grałeś. Nie było właśnie za bardzo kobiet. Aha, to mogę nie kojarzyć. W każdym razie chciałem taką, no, pewnie nie skojarzysz, ale może właśnie ktoś skojarzy, takie porównanie, bo wszyscy myśleliśmy, że ludzie myśleli, że Kawhi Leonard to jest taki trochę, no taka trochę niedojda, tak? Taki właśnie verbal kind z tego filmu, a okazało się, że to jest Kaiser Soze, czyli szef wszystkich szefów, że tak powiem, który po prostu utkał taką rozgrywkę, taką intrygę, nikt nie wiedział, co się dzieje i finał tego był totalnym zaskoczeniem, czyli Clippers. Aha. Ja przyznam, że Clippersów praktycznie skreśliłem, ja byłem pewien, że rozgrywka jest między Lakersami a Raptorsami, a Clippersi to jest taki troszkę wymysł mediów, napompowany balonik. Natomiast tu się okazało, że jest dokładnie odwrotnie i kiedy my myśleliśmy, że lada moment będzie ostateczny podpisik pod kontraktem Lakers, to Leonard sobie troszkę mydlił, znaczy sobie mydlił trochę im wszystkim oczy, grał na zwłokę, a w międzyczasie po cichu próbował załatwić Clippersom drugą gwiazdę, w tym konkretnym przypadku Paula George'a. No i udało mu się, no i cóż, no i zamiast super teamów LA, dynastii Lakers, mamy z zamiedzą w tej samej hali chyba głównego, być może faworyta do tytułu, na pewno głównego rywala. No i cóż, powiem tak, z jednej strony wielki szacun dla Leonarda za to, jak to wszystko rozegrał, no muszę przyznać, że wszystkich zwiódł, zagrał w szachy, kiedy inni grali w warcaby. Dokładnie. I to osiągnął cel taki, jaki chciał. Nie kojarzę takiego ruchu, takiej intrygi, takiej manipulacji całym procesem ze strony jednego zawodnika. Chyba nawet LeBrona jego wolną agenturę w przeszłości przebija. Natomiast też trzeba przyznać, że no, wiele wskazuje na to, że nie był to do końca czysty proces, że Leonard nie był do końca fair. Oczywiście wiadomo, to jest biznes, tu nie ma sentymentów, ale wiemy, że Lakersi czuli się bardzo pewnie w kwestii szans na Leonarda. To się nie brało, nie mogło brać znikąd, tym bardziej, że podobno i James, sam James myślał, że Leonard jest praktycznie klepnięty. Więc bardzo możliwe, no, wszystko na to wskazuje, no, na pewno się tego nie dowiemy na 100% nigdy, ale wszystko na to wskazuje, że Leonard no, mówił co innego jednym, mówił co innego drugim, mówił co innego trzecim. Bardzo możliwe, że wręcz po prostu wprost kłamał i LeBronowi, i Davisowi, i Lakersom. Zwiódł ich troszeczkę. No i cóż, brawa dla niego, ale no, myślę, że mają powody Lakersi i LeBron, żeby czuć się troszeczkę oszukanym. I zapewne zostanie to Leonardowi zapamiętane i drugi raz już nikt się nie da mu nabrać na taką zagrywkę. Myślę, że masz w tym wszystkim sporo racji w tym, co mówisz. Natomiast ja bym chciał tu jeszcze zwrócić uwagę na jedno nazwisko, które pominąłeś. No mianowicie chodzi mi o Jerry'ego Westa, który wykonał kawał dobrej roboty. Ponownie wydymał chyba całą ligę.
bo nie oszukujmy się, zebrać w Clippersach. Mówiło się o tym, że to, co się działo w Clippersach w przedostatnie lata i w zeszłym sezonie, że to jest coś niesamowitego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyszło co do czego i tak wyglądało na to, że Clippersi chyba zostaną z niczym, bo na to się zapowiadało. Była totalna cisza. Już nawet te media, które były im mocno przychylne, już nawet przestały ten kierunek naświetlać. Tymczasem już samo podjęcie decyzji przez Kawhia to już jest pikuś. Natomiast doprowadzenie do transferu Paula George'a, no to jest majstersztyk. Już nieważne, nie chodzi mi o to, ile tutaj pików poszło, bo okazało się, że to był taki ruch, którego ryzyko warto było podjąć. Jestem w szoku. Tak w sumie bardziej jestem w szoku, że ten ruch został wykonany, a nie że Kawhi poszedł do Clippersów, bo szczerze mówiąc nie wierzyłem, że Paul George jest do wyciągnięcia z Thunder. No i wciąż, tak jak dostałem rok temu, tak czułem się, jakbym dostał po ryju, delikatnie mówiąc, jak Paul George wybrał pozostanie w Oklahomie. Tak w tym roku znowu dostałem po ryju, jak się dowiedziałem, że Paul George został wytransferowany do Clippersów, bo wydawało mi się, że to nie nastąpi, coś takiego, po tym, co grał Paul George i tak dalej, i tak dalej. No i masz rację, że tutaj na pewno było dużo krzywych zagrywek gdzieś tam za plecami, że to się nie odbyło tak, jak powinno się odbyć. Natomiast nie oszukujmy się, cała liga tak funkcjonuje. I jeżeli ktoś zarzucał LeBronowi, czy Clutch Sports, czy Lakersom, że działają może niezgodnie z przepisami, to nie oszukujmy się, cała liga działa niezgodnie z przepisami. I tutaj to jest kwestia dla ligi, żeby naprawić pewne schematy, żeby to wszystko funkcjonowało już tak, jak powinno. Na razie zrobili jeden dobry krok, że przenieśli troszeczkę wcześniej otwarcie okienka transferowego, że to wszystko wygląda bardziej po ludzku, że przynajmniej oficjalnie mogą już do siebie dzwonić o ludzkiej porze i ugadywać pierwsze rzeczy. Natomiast myślę, że liga troszeczkę się zatrzymała w latach 90. Mamy rok 2019 i chyba najwyższa pora, by to wszystko jakoś uporządkować, wprowadzić nowe jakieś tam, może nie tyle obostrzeżenia, co po prostu dać więcej szans klubom na to, by mogły walczyć o zawodników. Natomiast trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że tak jak zawodnicy mówili podczas lockoutu, że to będzie Players League. To wszystko właśnie już tak wygląda jak Players League. W latach 90. to właściciele zarabiali horrendalne kwoty na swoich zespołach. Dzisiaj oczywiście też zarabiają horrendalne kwoty, natomiast zawodnicy zarabiają dużo, dużo, dużo większe pieniądze, szczególnie ci topowi zawodnicy. I oni mają prawo czuć się, jakby ta liga należała do nich, jakby to nie było kiedyś to było jasne postrzeganie tego, że to właściciele dyktują warunki, to jest ich liga, że oczywiście zawodnicy robią swoje i to do nich należy bycie w świetle reflektorów. Natomiast jeżeli chodzi o kasę, to tam była straszna przepaść. Natomiast dzisiaj żyjemy w czasach, w których były zawodnik NBA jest właścicielem klubu. Żyjemy w czasach, w których kolejny zawodnik NBA, mianowicie LeBron James, prawdopodobnie wcześniej czy później skończy jako kolejny właściciel klubu. I myślę, że tutaj dużo się pozmieniało w głowach zawodników. Ja się w sumie im wcale nie dziwię, że oni już mają dość. Szczególnie, że mówimy o Ameryce 2019 roku, gdzie te kwestie takie. No wiadomo, czarni byli zawsze, tam są strasznie problemy natury rasowej. I jeżeli ktoś nie był w Stanach, może o tym nie wiedzieć, natomiast ci, którzy nie byli, to odsyłam tutaj do ciekawych lektur. I tam jest naprawdę duży problem cały czas z tą segregacją rasową. I myślę, że to jest tak. Zawodnicy sami chyba chcą nawet na przekór bardziej tym właścicielom niż samym sobie po prostu pokazać, że to jest nasza liga, mamy dużo do powiedzenia i z sezonu na sezon ci zawodnicy będą mieli coraz więcej do powiedzenia. I te wszystkie takie dziwne decyzje przejścia, tak jak Kevin Durant teraz poszedł na Brooklyn z Kyrie Irvingiem, to wszystko pokazuje, że ci zawodnicy chcą decydować o swojej przyszłości i tak będzie wyglądała ta przyszłość, że to zawodnicy będą to wszystko dyktować warunki. I chyba wszystko na to też wskazuje. I zresztą o tym tweetował ostatnio jeden z zawodników, że on już wiedział bodajże w kwietniu, że Kevin Durant z Irvingiem będą szli na Brooklyn, że tylko dziennikarze o tym nie wiedzieli i chyba właściciele jako jedyni, bo cała reszta ligi wiedziała, jak to się potoczy. Zresztą wypłynęło zdjęcie Kevina Duranta z kwietnia, chyba z konferencji prasowej, w czarnej czapeczce z cyfrą 7. Tak, widziałem. To było.
Tak, więc to już był, to już było, to już jest jasny sygnał, że on już wtedy wiedział, że idzie na Brooklyn, wtedy w trakcie playoffów, kiedy walczył ze swoją drużyną o mistrzostwo, więc to już jest w Tak, nawet ogóle ci wejdę ci szaleńcz. tylko w słowo a propos tego tematu szybko, Dawaj, bo tak samo dawaj. czytałem dzisiaj wypowiedź Bobby Portisa, który stwierdził, O podpisał niego, podpis. tak, o niego właśnie mi A, chodziło, no właśnie tak. on stwierdził, że już wszyscy wiedzieli w lutym, że Durant z Irvingiem idą na Brooklyn. Dlatego trochę mam słowotok w tej kwestii, bo już mówię od 3 minut chyba. Strasznie Natomiast żeś. tak, natomiast no niestety tak to dzisiaj wygląda i chyba liga będzie musiała pomyśleć nad tym, jak zrobić, a może po prostu ma to tak wyglądać, może to jest dobre dla ligi, nie wiem. Myślę, że na pewno jest to ciekawe, bo w tej chwili mamy sytuację taką, że zawodnicy, wygląda to generalnie, gdyby ktoś miał rozrzucić karty na stół, które oznaczałyby szansę każdego zespołu na mistrzostwo, to myślę, że lepszego scenariusza na wyrównanie szans wszystkich drużyn widzę na zdobycie mistrzostwa w przyszłym sezonie, to chyba nikt nie mógł tego lepiej zrobić niż to, co się stało w tej chwili. A powracając jeszcze do samego Kawhia, no cóż, wybrał dla siebie bardzo dobrze, wraca do Los Angeles. Ma świetny klub, o Clippersach dużo pozytywnego mówił Marcin Gortat. W różnych rozmowach, zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych, ten klub bardzo dużo. No nie oszukujmy się, Steve Ballmer. Ja Steve'a Ballmera postrzegam jako takiego Jerry'ego Bassa 2.0, ponieważ sprowadził trochę ludzi na trybuny. Jasne, że tam wciąż jest przepaść, jeśli chodzi o kibiców, że zainteresowanie. Zresztą wystarczy popatrzeć na Snoop Dogga, który w swoim ostatnim wpisie napisał, że Clippersi w hierarchii klubów koszykarskich, czy tam w ogóle klubów w Los Angeles, to są chyba tam na 9. miejscu. Wciąż. Natomiast nie oszukujmy się, zawodnicy rozmawiają pomiędzy sobą i takie informacje jak o tym, że Steve Ballmer dobrze traktuje swoich zawodników, dużo lepiej niż swego czasu Mark Cuban, który zapewniał swoim zawodnikom jacuzzi w samolotach, którymi podróżowali na mecze i tak dalej. Więc zrobił chłop dużo dobrej roboty, będą robili dużo dobrej roboty i wszystko na to wskazuje, że ta era, kiedy Clippersów można było postrzegać tak, jak się postrzegało, się już chyba skończyła na dobre i należy się oswajać z tym, że Clippersi to już będzie totalnie inna marka i kto wie, czy za 20 lat nie będziemy mówili o tym, że to jest taka marka, jak kiedyś mówiło się o Lakersach, tak? Miejmy nadzieję, że tutaj jednak Lakersi nie dopuszczą do tego na parkiecie, że zrobią swoje. No i właśnie, no i w tym momencie chyba jest dobry moment, żeby przejść do tego, co zrobili Lakersi. Kersi. Jędras, pamiętasz taką sytuację, żeby jednego dnia tylu zawodników doszło do Jezioranów? Nie. Pamiętam, że w sumie dość szybko się to potoczyło rok temu też po decyzji LeBrona, ale nie aż tak. Tam wtedy zdaje się, że od razu za LeBronem podążył McGee i Stevenson, dzień później chyba Rondo, ale no to nie była aż taka lawina na pewno jak w tym roku. No to dzisiaj, teraz to naprawdę było tempo ekspresowe, no też dlatego, że Lakers spieszyli się timingiem, żeby móc sfinalizować wymianę Davisa, na którą czekało pół ligi, bo tam potem była cała piramida kolejnych wymian oparta na tej pierwszej. Ale faktycznie takiej sytuacji to chyba jeszcze nie było. Ja się czułem tak jakby ktoś wybrał, nie wiem, Lakersów w NBA 2K i był draft i po prostu sobie ktoś mógł dobrać 7 zawodników z dostępnych, bo faktycznie masakrycznie szybko to się działo. Tam chyba w ciągu 7-8 godzin 6 czy 7 zawodników. Ja do dzisiaj patrzę na ten skład i no właśnie, no dobra, Jędra, słuchaj, no dzisiaj wyszła informacja, że Avery Bradley dochodzi za room exception, czyli nie wiem, czy mamy jeszcze tam jakieś pieniądze, tam chyba coś koło 3 czy 4 milionów dolarów jest do wydania, tak? Dobrze kojarzę, czy Wiesz już... co, wydaje mi się, że jeżeli Bradley wziął room exception, to już nie ma generalnie nic. Wydaje mi się, że to już jest koniec i Minimum. zostaje minimum dla weteranów, chociaż w sumie nie za bardzo już jest miejsce w składzie, bo tam już chyba jest 13 czy 14 zawodników. Ale generalnie koniec wydawania kasy na ten sezon Nie raczej. no, jest chyba 14 zawodników razem. Aha, bo jeszcze Luol Deng się liczy do Nie, tego nie, składu, on czy się tylko nie się liczy liczy? w salary, ale jako miejsce w składzie nie blokuje. No to mamy 13 zawodników. To jeszcze dobrze myślę, 2 miejsca w składzie jeszcze mamy do 15, można roster budować? Tak, chyba tak. No to jeszcze mamy 2 miejsca. Dużo się mówi o tym, że będzie to Iguodala. Natomiast czy to będzie, to już A to czekaj, kwestia ciężka. Rafale, a liczyłeś debiutanta naszego, który nazywa się, już nie pamiętam jak, Ha, nie ma, faktycznie. Filip 15 jest. W tej rozpisce, którą mi podesłałeś, Tak. czyli faktycznie tylko jedno miejsce mamy. Tak.
Racja, masz rację, masz rację. No dobra, Jędras, no to teraz sobie przejdźmy do budowy tego składu, który skompletowano. Lakersi w sumie mieli ograniczone pole manewru, ale to nie było aż tak ograniczone manewry, jakby się mogło wydawać, bo wychodzi na to, że większość z tych grajków to chyba już byli z nimi posłowie na zasadzie takiej, że czekali na decyzję Kawaja. Jeżeli decyzja Kawaja będzie zła dla nas, to mają plan B i ten plan B został wdrożony bardzo szybko. Jak ci się podoba, powiedz mi, ten zespół, ten skład? No, rzeczywiście, tak jak mówisz, wygląda na to, że tam już były pewne rzeczy ustalone wcześniej. Wydawało się, że ten okres oczekiwania na Leonarda może się skończyć tragicznie, że wszystko poucieka z rynku. Natomiast w rzeczywistości jednak kasa na rynku skończyła się szybciej niż zawodnicy i zostało kilku ciekawych zawodników, którzy już nie mogli liczyć na jakieś wybitnie bogate, szczodre oferty. I to pozwoliło Lakersom zgarnąć kilku zawodników na przyzwoitych cenach. Generalnie bardzo się bałem tego, tej sytuacji, w której Lakersi nie pozyskają żadnego zawodnika za maksa, żadnej gwiazdy i będą musieli wybrać odpowiednich zawodników z rynku mniejszego formatu i odpowiednio ich wycenić. Bardzo się bałem, mając w pamięci ubiegłoroczny sezon, pamiętamy co się działo, jak się skończyło lato, bardzo wtedy krytykowani, wręcz wyśmiewani byli Lakersi za letnie ruchy. Tak. No i byłem przerażony, mając świadomości, że no niestety nie mamy Jerry Westa, mamy Roba Pelinkę i Kurta Rambisa gdzieś tam za kulisami. No liczyłem, że na szczęście jest LeBron James i Rich Paul, którzy no nie pozwolą tego spartolić. I powiem tak, nie wiem kto decydował generalnie, kto miał najwięcej do powiedzenia, ale muszę powiedzieć, że jestem, biorąc pod uwagę te niskie oczekiwania, jestem mile zaskoczony, bo spodziewałem się, że będzie gorzej. Z tego, co było dostępne na rynku, Lakersi ulepili całkiem mocny roster. Oczywiście nie jest on idealny, można się pewnych rzeczy czepiać, pewnych decyzji, może komuś dali za dużo, może kogoś niepotrzebnie jednak podpisali, może trzeba było na przykład, nie wiem, takiego Markusa Morrisa mocniej przycisnąć zamiast kogoś innego, ale no okej, okay, no nie wymagajmy ideału, generalnie te decyzje oceniam pozytywnie, ponieważ przede wszystkim jest skład szeroki, w miarę, na tyle, na ile można było to zrobić. Nie będzie problemu już takiego z rzutem z dystansu, bo praktycznie no prawie każdy zawodnik pozyskany jest albo dobrym strzelcem z dystansu, albo dobrym finisherem pod koszem. Jest kilku ciekawych obrońców. Ma kto bronić najgroźniejszych graczy obwodowych rywali. Jest potworna siła pod koszem. Trochę się śmiałem, że ten skład przypomina mi ostatni Lakersowy zespół, który zdobył mistrzostwo, bo tam też był praktycznie Kobe zamiast LeBrona i dominujący skład podkoszowy plus taki trochę niezbyt przekonujący skład obwodowy jako uzupełnienie Bryanta. Bardzo to trochę podobnie wygląda. Nie jest to może skład zbudowany książkowo pod obecną ligę, w której rządzi small ball, w której rządzi szybkość, w której rządzą wysocy, wszechstronni gracze na pozycjach 2-3. Jest to taki trochę skład oldschoolowy i może to w pewnych kwestiach być problematyczne. Niemniej ogólnie rzecz biorąc uważam, że Lakersi poradzili sobie dobrze, podjęli dużo dobrych decyzji, obrali dobry kierunek i no generalnie z optymizmem patrzę na ten sezon. Taką największym problemem, jedynym, ale w sumie takim, no, którego nie dało się rozwiązać, jest to, że brakuje poza LeBronem jakiegoś playmakera. Faktycznie James jest jedynym zawodnikiem kreującym grę z obwodu. Przydałby się ktoś, kto może go w tym wesprzeć, kto może przejąć piłkę, kiedy LeBron odpoczywa. Natomiast prawda jest taka, że no, w momencie, kiedy Kawhi Leonard podjął decyzję o przejściu do Clippersów, to już nie było nikogo takiego na rynku, więc tak naprawdę Lakersi nic tutaj nie mogli zrobić. Trzeba będzie jakoś sobie z tym poradzić. Natomiast plus jest taki, że no nie ma już takiego super teamu jak Golden State. Nie ma idealnej drużyny, widzę. Każda drużyna, która będzie się liczyła w walce o tytuł, ma jakieś wady w składzie. Więc to nie jest tak, że Lakersi będą mieli taką, tylko jako jedynie taką dziurę. Inni też te braki mają, nawet Clippersi.
Więc ogólnie jestem zadowolony, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i oczekiwania, jakie miałem. To powiedz mi, jaką ocenę byś Pelince wystawił za te wszystkie podpisy i kwoty przy tych podpisach? Wiesz co, nie wiem, czy... No. Taką ocenę, powiedzmy, taką w skali tej naszej szkolnej, tak? Tak, od jedynki do szóstki. Nie wiem, czy akurat konkretnie Pelince. Uważam, że tam, powiedzmy, no, wstrzymałbym się, bo uważam, że tam więcej osób miało moc decyzyjną, nie sam Pelinka. Natomiast ogólnie Lakersom, co bym wystawił? No, biorąc pod uwagę sytuację, no, pytanie, jak ocenić to, że czekali na Leonarda, czy za to im odjąć, czy nie odjąć, ale biorąc pod uwagę, że zakładając, że to była mimo wszystko decyzja słuszna, to czekanie, uderzenie w najwyższe cele i liczenie się z ryzykiem, no to myślę, że dałbym im za to czwórkę. Spokojną, dobrą czwórkę. Spokojną, tak? Mocną czwórkę, kurczę, może nawet i z plusem, bo naprawdę, no. Nie wiem za bardzo, co można było zrobić w tych okolicznościach lepiej. W momencie, w którym oni się znaleźli, co było na rynku, nie wiem, może parę milionów mniej dla Greena, może właśnie ten Marcus Morris, ale generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem, poradzili sobie bardzo, bardzo solidnie. To teraz ja powiem moje trzy grosze. Moim zdaniem, ja też byłem mocno napalony na przykład na Morrisa, mógłby być na przykład Marcus Morris. Tak. Natomiast problem z nim jest taki, że on dostał 20 baniek od San Antonio na 2 lata. To jest 10 milionów dolarów. I u nas nawet KCP, który jest siedzi w kieszeni tutaj LeBrona tak naprawdę, dostał 8 baniek na sezon. I patrzę na ten zespół i tutaj naprawdę nie mamy przepłaconego gościa. Tak? I że nawet nie mówię o DeMarcusie Cousinsie, który dostał bardzo śmieszne pieniądze. Natomiast wszyscy ci goście, którzy zostali podpisani, to naprawdę za bardzo śmieszne pieniądze. Jedynie Danny Green dostał solidne pieniądze. Natomiast Danny Green, to jakby nie było, jest solidne nazwisko. Gość, który zdobywał tytuły mistrzowskie i w San Antonio, i w Toronto. Także ma niezbędne doświadczenie, którego potrzebujemy i ma dwie rzeczy, którego potrzebujemy przy LeBronie. Trafia trójki i broni, więc tego się trzymajmy. KCP miał słabszy zeszły sezon chyba niż ten poprzedni, w którym był w Jezionach. Natomiast w momencie, w którym zaczął pracować chyba w połowie marca czy w połowie lutego z Lethalem Shooterem, to tam się troszeczkę jego wskaźniki poprawiły. I myślę, że z KCP jeszcze można coś ulepić. A jeżeli nie, to ma na tyle fajny kontrakt, że może polecieć w dealu. I też jakoś tego nie odczujemy, ponieważ podpisanie Averego Bradley'a jest takim dla mnie wentylem bezpieczeństwa, że jeżeli poleci KCP, a ktoś przyjdzie, na przykład point guard, którego mówisz, że potrzebujemy, to właśnie wtedy nie mamy tak dużej dziury. Natomiast wydaje mi się, że ludzie zbyt bardzo przywiązują uwagę do takiego pozycjonowania z lat 90., że my potrzebujemy kogoś, kto będzie klepał, takiego rozgrywajka. Wydaje mi się, że ten zespół złożony wokół LeBrona, że wręcz pójdzie w przeciwnym kierunku, że wręcz odejdą od tej prawdziwej jedynki. I że gość, który będzie grał u nas na jedynce w składzie, będzie miał bardzo mało wspólnego z rozgrywaniem, że raczej będzie takim gościem, który w ataku będzie rozciągał grę. I tutaj właśnie myślę zarówno o KCP, jak o Danym Greenie, jak i każdym rozgrywajku, których mamy w składzie, czy to Quinn Cook, czy no może mniej Caruso i Rondo, bo to są dwaj tacy goście, którzy raczej są klepaczami niż gośćmi, którzy rozciągają. Natomiast jeśli chodzi o tą trójkę Cook, Caldwell Pope i Green, to dla mnie to są goście, czy Avery Bradley, to dla mnie to są goście, trzej goście, którzy mają być takimi bulterierami, oni mają być rzucani w obronie no, rozgrywających rywali, mają ich zamęczać i myślę, że oni wszyscy w trójkę powinni się dobrze z tego wywiązać, bo ja wiem, że Avery Bradley może już nie ma takiego sezonu jak 3 lata temu, czy 4 lata temu, że grał troszeczkę słabiej w ataku. Natomiast to jest wciąż młody zawodnik, on ma chyba 28 lat, jeśli się nie mylę. I co jest ważne przy tej trójce? Przy tych trzech zawodnikach ważne jest to, że dobrze grają w obronie ci goście. I mówię tutaj szczególnie o KCP i Bradley'u.
I gra w obronie to jest coś, czego się nie zapomina, bo w ataku może być różnie. Możesz mieć sezon, w którym trafiasz trójki, w którym pudujesz, natomiast w obronie gra się z reguły na takim samym wysokim poziomie i zarówno KCP, jak i Bradley, jeśli dostaną takie zadanie do wykonania, że będą się uganiali za małym rozgrywającym rywali, to oni powinni się z tego dobrze wywiązać. A w ataku natomiast mogą sobie stać spokojnie w rogu czy na 45 stopniach, na 7, 8 metrze i mogą sobie po prostu czekać na kolejne podania po pick and rollach LeBrona z Antonem Davisem, czy po pick and rollach Rajona Rondo z DeMarcusem Cousinsem. Tych opcji okazuje się, że będzie całkiem sporo w ataku i powiem szczerze, że mnie to cieszy, bo ta koncepcja tego zespołu, gdzie LeBron będzie rozgrywał, to LeBron będzie decydował, co grać, to przez niego będą przechodziły piłki. Bardzo mi się podoba, ponieważ to jest naturalna pozycja LeBrona, którą grał w Cleveland, w Miami, i tak dalej, więc ja tu mam dużą nadzieję, że to wszystko wypali. Natomiast co do tych wszystkich zawodników, cieszą mnie pieniądze, za które zostali ci zawodnicy podpisani i nawet jeżeli ktoś na początku tego okienka transferowego podpisał, że nawet jeżeli to byli fajni zawodnicy, o których myśleliśmy, że o kurczę, on by się przydał w Jezioranach przy LeBronie i tak dalej, to z reguły ci goście podpisywali kontrakty, które nam, Pelince tak naprawdę utrudniłyby zbudowanie takiego rosteru, jaki został zbudowany, tak? I myślę, że kluczowym podpisem jest tutaj Danny Green, to na niego postawiono w pierwszej kolejności i myślę, że to jest słuszna koncepcja, żeby to na niego postawić. Powiedz mi, jak oceniasz samego Danego Greena jako taką trzecią opcję praktycznie po LeBronie i Anthony Davisie? Podoba ci się to, że to jest ten gość? Powiem szczerze, miałem dużo wątpliwości co do niego. Generalnie na początku free agency, jak się zaczęło, pamiętam, że napisałem coś takiego, że Danny Green nie jest gościem, któremu chciałbym dać duży kontrakt, duże pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze on ma już swoje lata, 32 lata. Po drugie, on jest okej, jest świetny w tym, co robi, ale jeżeli nie siedzi mu rzut, to on w ataku za wiele nie wnosi. Wreszcie bywa dość chimeryczny, frustrujący dla gości, dla kibiców, którzy oglądają go na co dzień, bo jest nierówny, a przede wszystkim mam w pamięci fakt, że ostatni raz, kiedy dostał nowy kontrakt, to było te kilka lat temu w San Antonio, to zanotował duży zjazd w dół i bałem się dać mu taką kasę, natomiast w ciągu tego tygodnia dużo się zmieniło. Wiadomo, pouciekali gracze z rynku, nie wypaliło z Leonardem, Lakersi potrzebowali koniecznie mieć w składzie kogoś, kogo będzie można rzucić w obronie na najlepszych graczy obwodowych rywali i potrzebowali kogoś, kto będzie też trafiał trójki. Jakby nie patrzeć, w obu tych elementach Green jest dobry. Nawet jeżeli opuści się trochę w rzutach z dystansu, w ataku, to będzie powinien swoje robić w obronie. Lakersi bezwzględnie, absolutnie musieli mieć taki skill w drużynie, takiego gracza obok LeBrona, więc nie bardzo był wybór. A jeśli chodzi o pieniądze, to dostał dosyć sporo, 15 milionów to jednak dosyć dużo, natomiast wiemy, że interesowało się nim Dallas Mavericks. Coś tam się mówiło o ofercie 36 milionów za 3 lata, więc Lakersi musieli niestety w te rejony finansowe się zapuścić, jeżeli chcieli powalczyć o Greena. Natomiast kontrakt jest tylko dwuletni, tak podobnie jak wszystkie inne praktycznie, czy prawie wszystkie, żadnych dłuższych, to też jest ciekawe. Więc generalnie nie uważam, jest to może lekkie przepłacenie, natomiast nie uważam, żeby była tragedia, tym bardziej, że pozostałe kontrakty to są goście za nie więcej niż 5 milionów. Więc tak jak mówię, nie jestem wielkim fanem Danny Greena, natomiast uważam, że wnosi bardzo potrzebne skille do tej drużyny. Jędras, to powiedz mi teraz tak, dla porównania mamy na przykład JJ Redicka, 26 baniek, dwuletni kontrakt z Pelikanami. Kogo byś wolał, JJ Redicka czy Danego Greena? Greena oczywiście ze względu na obronę, tutaj oczywiście tak jak Właśnie, ja przeglądam sobie te wszystkie kontrakty, które zostały podpisane. Już pomijam gości takich jak Terry Rozier czy Malcolm Brogdon, którzy dostali niesamowicie duże pieniądze. Nawet Beverly dostały 40 baniek na 3 lata. A
to jest totalnie inny typ zawodnika, którego potrzebowaliśmy. Naprawdę nie widzę zbyt wielu rzucających takich dwójek, trójek z doświadczeniem, bo Danny Green może grać i na dwójce, i na trójce. On ma tylko rozciągać tą grę w ataku. On ma sobie nie kreować rzutów, ma nie zabierać gry tym, którzy sobie będą sami kreowali tą grę wspólnie, czyli LeBronowi, Kuzmie, Kazinsowi, Antonemu Davisowi. Ja myślę, że to jest takie idealne uzupełnienie tego, co mamy, tego kręgosłupa, który został stworzony, i naprawdę ciężko mi znaleźć gości, którzy za te pieniądze mieliby takie doświadczenie. Poza tym, wiesz, no plusem jest to, że Danny Green grał też z LeBronem. Oni się już znają, oni już wiedzą, czego od siebie mają oczekiwać. I ja wiem, że boisz się tego, że Danny Green może mieć dużo słabsze procenty, bo podpisał nowy kontrakt. Natomiast uważam, że to jest naprawdę dobry, fajny grajek przede wszystkim. Wiesz, po dobrej szkole, po świetne doświadczenie, no to są rzeczy, których czasami się nie kupi, które są dużo ważniejsze niż, wiesz, niż inne rzeczy. Tak, ja się zgadzam. Ja do tego mówię, tego ruchu nie krytykuję. No miałem wątpliwości, ale w obecnej sytuacji to był wręcz must. Trzeba było tego... No-brainer. No-brainer. Poza tym ze strzelcami to jest tak, że ludzie, którzy oglądają, powiedzmy, swój zespół, bardzo często mają taką tendencję do tego, by mówić, że o, no tak, to jest strzelec, ale on nieseryjnie gra, często ma jakieś tam wahania formy i tak dalej. Nie oszukujmy się. Nie ma grajka w NBA, który... Może Stephen Curry, ale nawet Stephen Curry ma słabsze okresy, czy Klay Thompson. Przecież Klay Thompson miał początek sezonu zeszłego takiego, że za trzy trafiał, nie wiem, 18%? Coś takiego było? Tak, był i to się, i to się utrzymywało przez dwa miesiące? No, nie oszukujmy się, no niestety, to są tylko ludzie. Nie ma gości, którzy co noc wyjdą, zrobią powiedzmy 45% trójek, ile rzutów by nie oddali, i nie będą mieli wahań formy. Oni wszyscy mają wahania formy, oni wszyscy mają okresy, w których trafiają i nie trafiają. Pozostaje mieć nadzieję, że Lethal Shooter zostanie, bo to oficjalnie chyba nie zostało jeszcze nigdzie powiedziane, że Lethal Shooter podpisuje kontrakt z Lakersami, co? Nie, ludzie tylko zobaczyli, że on tam rzuca zdjęcia z pakietu Lakers, więc założyli, że to chodzi o Lakers. Natomiast nic tak naprawdę się w tej kwestii nie wyjaśniło oficjalnie, dalej pozostają w sferze domysłów. Natomiast z tego, co widzę, to cały czas pracuje głównie w ośrodkach treningowych Jeziorowców, więc mam nadzieję, że tutaj coś jest na rzeczy i że zostanie to wcześniej czy później klepnięte. Natomiast co mnie cieszy najbardziej, że praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy zostali podpisani, to mają gdzieś tam te trójki trafiane na poziomie 40%, co już jest bardzo solidnym upgrade'em w stosunku do zeszłego roku, i że to są goście, którzy dobrze rokują. Jeżeli faktycznie Lethal Shooter byłby naszym trenerem rzutowym, to dajcie mu tych grajków, niech on jeszcze z nimi troszeczkę popracuje, i przynajmniej w tej kwestii już jestem spokojny, że kwestie rzutów za trzy punkty przynajmniej mamy w jakimś tam stopniu, przynajmniej na papierze, ogarniętą, że to już nie jest taka sytuacja jak w zeszłym sezonie, tak? Że musimy się modlić o to, żeby niektórzy wykonali skok, i musimy się modlić o to, żeby niektórzy zaczęli lepiej rzucać niż normalnie rzucali, bo jeśli tego nie zrobią, to będzie dramat. No i faktycznie w tej kwestii był w zeszłym roku dramat, byłby dużo mocniejsze wahania formy. KCP miał jakąś tam zniżkę, dopiero treningi z Letalem spowodowały, że on w miarę zaczął wyglądać na tym dystansie, ale budowa zeszłorocznego składu i to, co się działo w trakcie sezonu, spowodowały, że nawet jak przyszedł Reggie Bullock, to on w tamtym systemie wyglądał też fatalnie, na tyle fatalnie, że chyba pogorszył swoją sytuację, jeśli chodzi o zdobycie nowego kontraktu, niż polepszył. I wyszło jak wyszło. No. Więc ja cieszę się, że tutaj mamy kilka takich nazwisk, że są to goście, którzy te trójki będą siepać, bo tego przede wszystkim oczekiwaliśmy od tych wszystkich Greków, którzy dojdą. I tak naprawdę patrzę na ten skład i brakuje mi tylko jednego nazwiska, brakuje mi tylko Iguodali, żebym miał spokój, że dojdzie Iguodala, jeżeli... Ja nie wiem na jakim on tam jest etapie tego wykupu. Niestety te słowa, które powiedział, że zamierza podpisać z Lakersami, chyba nie pomogły temu, żeby został wykupiony przez Grizzlies. Wręcz to chyba zadziałało w drugą stronę, że Grizzlies teraz za wszelką cenę będą się chyba starali go gdzieś wymienić i pokombinować. Miałem cichą nadzieję, że tutaj chyba Dallas Mavericks miało taką opcję, że chcieli chyba dać ofertę. Oni podpisali teraz chyba dzisiaj w nocy Delona Wrighta, dobrze kojarzę, z Grizzlies, tak? I tam była taka sytuacja, że ten Wright był zastrzeżonym wolnym agentem Grizzlies
I Dallas spekulowało się, że da taką ofertę za tego Wrighta dużo wyższą, żeby Memphis odpuściło, ponieważ znaleźliby się powyżej, no, znaleźliby się na progu podatkowym, musieliby zacząć płacić podatek, gdyby się zgodzili na wyrównanie oferty dla Wrighta. Natomiast tam w sumie obie strony się dogadały. Wright poszedł do Dallas. To chyba jakiś deal poszedł dzisiaj w nocy, tak? Dobrze Tak, kojarzę? Za tam jakieś poszły piki? dwa piki w drugiej rundzie. Tak, więc ekipy się dogadały i zadziałało to na naszą niekorzyść, bo Wrighta nie ma w Dallas i przepraszam, Wrighta nie ma w Memphis. Nie ma tego nacisku na Memphis, że musi się pozbyć Iguodali. Mogą go sobie trzymać chyba do końca sezonu i tak się nic nie stanie. Natomiast no, po cichu liczę jednak na to, że tutaj strony się jakoś tam dogadają, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, że Iguodala zrezygnuje może troszeczkę ze swojego kontraktu. Jakoś mu to zostanie wynagrodzone. Nie wiem, on dostał zaproszenie do Space Jam 2, czy nie dostał? Kojarzysz? Nie kojarzę, ale myślę, że lepiej byłoby to zaproszenie wysłać jakiemuś menadżerowi Memphis, żeby ten, żeby. Tak, żeby na któryś mecz przenieść do hali w Memphis, tak? Nie, żeby może jakiś menadżer z Memphis dostałby jakąś rulkę w Space Jamie i dzięki temu by tego Leonarda, tego Iguodalę puścili, tak. No, więc no, mam cichą nadzieję, że to się potoczy, bo Iguodala to dla mnie jest taki grajek, który rozwiązałby nam dużo problemów, byłby wentylem bezpieczeństwa na wiele sytuacji. No i trzymam kciuki za to, żeby tak się stało. Natomiast póki co Iguodali nie mamy, nie wiemy, czy go będziemy mieli, więc nie ma co gdybać. Natomiast, no Jędras, powiedz mi, czy któreś nazwisko cię tak cieszy bardzo z tego, co na przykład z tych gości, którzy doszli, tak? Zaraz ci powiem, ale jeszcze chciałbym, żebyś rzucił swoją ocenę, bo ja dałem czwóreczkę, a nie słyszałem jeszcze twojej oceny. A, no ja oczywiście jak zwykle jestem bardzo pozytywnie Tak. nastawiony do tego wszystkiego, więc ja daję takie 4 plus. No i to, To podobnie. bo jasne, że dorzucam do tego działanie w bardzo trudnych warunkach. I nie wiem, no myślę, że być może coś tam się powinno odjąć za to, że czekali na Kałaja, ale no kto nie ryzykuje, ten nie ma, tak? I naprawdę patrzę na te wszystkie podpisy, które zostały wcześniej złożone i ciężko mi znaleźć grajka, który pasowałby do koncepcji tego zespołu i nie rozpieprzyłby kwestii finansowych na dzień dobry. Bo płacenie, wolę, tak jak wszyscy mówili przed decyzją Kałaja, że być może lepiej nie, być może zamiast trzeciej gwiazdy, lepiej te pieniądze spożytkować na kilku jakichś tam roleplayerów, i tak dalej, i tak dalej. I stworzyć taki solidny, szerokie wsparcie LeBronowi i Antonemu Davisowi. I to zostało zrobione, i naprawdę ciężko mi się przyczepić. A dojście tutaj jeszcze do DeMarcusa Cousinsa za tak śmieszne pieniądze, to już jest dla mnie taka opcja bardzo low risk, high reward, jak to mawiają Amerykanie. Że no właśnie, pewnie obstawiam, że chciałaś pewnie coś powiedzieć o DMC, co? Też. Ja chciałem, odpowiadając na Twoje pytanie, odpowiadając, chciałem podać dwa nazwiska. Jeden z nich faktycznie był Cousins, a drugim był oczywiście jedyny niezapomniany Alex Caruso, fanfary. Bo tylko tak w sumie nie żartuję wcale, tak pół żartem troszkę, ale faktycznie bardzo się cieszę, że Caruso został. Bardzo wierzę w tego chłopaka. Wiadomo, że wyciąganie wniosków na podstawie kilkunastu meczów o nic pod koniec sezonu jest bardzo ryzykowne, ale naprawdę uważam, że ten gość pokazywał umiejętności na poziomie co najmniej gracza rotacji w NBA, a energia, z jaką gra, inteligencja, to jak bardzo stara się w obronie, będzie bardzo potrzebna w takim zespole weteranów, trochę takiej świeższej krwi, bo wbrew pozorom. Ja wiem, że Caruso wygląda na gościa, który pamięta czasy wojny secesyjnej, ale w rzeczywistości on ma dopiero 25 lat i to jest mimo wszystko dosyć młody gracz, który tak naprawdę został wynaleziony, wychowany niejako przez Lakersów, przez G League. I to jest ich wynalazek. I pojawiły się plotki, że na przykład Golden State było zainteresowane, żeby go pozyskać, więc inni też już zauważają, że on coś potrafi. A jak wiemy, nasza pozycja, akurat pozycja Lakers numer 1, czyli rozgrywający, jest chyba najsłabiej obsadzona w całym klubie, w całej drużynie. I taki Caruso będzie miał szansę, żeby się trochę wybić, grając z lepszymi zawodnikami obok siebie. Ja liczę, że on tutaj będzie takim, powiedziałbym, naszym Fredem Van Vlietem, odpowiednikiem tego gościa No z właśnie, Toronto. dokładnie Taki, tak. o tym samym grajku chciałem No, wspomnieć. taki trochę X-Factor z ławki. A kto wie, może jakieś minuty startera też wywalczy. Więc to jest jedna rzecz. A druga to oczywiście Cousins.
Wprawdzie nie spodziewałem się go w pierwszej chwili. Jakoś nie brałem go pod uwagę, kiedy został magii, bo myślałem, że to już tych wysokich wystarczy, że jest właśnie magii na 20 minut, a trochę też na centrze pogra Davis. Więc Cousins może nie do końca jest to idealny fit, tak? Bo Lakers mocno poszli w tych wysokich, tak jak mówiłem, jest to troszkę nie w zgodzie z tym, w jakim kierunku poszła liga, ale kurczę, no to jest taki talent za takie pieniądze. Przecież rok temu dostał w Golden State więcej, a i tak był traktowany jako olbrzymi steal. Przecież cała liga była wściekła, że Lakersi nie wzięli wtedy Cousinsa, że dzięki temu on poszedł do Golden State. A przecież był świeżo po kontuzji Achillesa, miał opuścić pół sezonu, nie wiadomo w jakiej formie wrócił. Teraz już jest zdrowy, jest rok po tej kontuzji. W Golden State no, generalnie grał całkiem nieźle, no może też nie był tam idealnym fitem, miał pewne problemy, wiadomo, stracił trochę swojej szybkości, ale co jest ważne, nie słychać było żadnych problemów z szatni, bo wiadomo, że wielu boi się tej osobowości Cousinsa, jego charakterku. Czytałem sobie trochę opinii też fanów Golden State i generalnie raczej są pozytywne, dobrze go wspominają, dobrze mu życzą, więc on tam nie robił problemów. A umówmy się, jednak po całej sytuacji, po fiasku z Leonardem, Lakersi potrzebowali jednak coś więcej niż tylko roleplayerów pokroju Danny Greena. Potrzebowali jednak kogoś, kto podniesie trochę poziom talentu, trochę ten potencjał drużyny. Kogoś, kto może tam wnieść coś więcej. Kto może wykreować sobie rzut, wykreować innym, bo Cousins to jest dobry paser, dobry podający. I kogoś takiego znaleźli. Oczywiście nie jest to rozwiązanie pozbawione całkowicie ryzyka. Nie wiadomo, jak się Cousins wpasuje, czy nie będzie narzekał na minuty, na rolę w zespole, w jakiej będzie formie, jak będzie kwestia jego zdrowia, ale generalnie to jest gość, który przecież rzucał 16 punktów, 8 zbiórek średnio w ciągu 20 paru minut, na dobrej skuteczności. Z miesiąca na miesiąc grał coraz lepiej i ma doświadczenie z gry z Davisem, dobrze się rozumieli w Pelikanach. Więc ja uważam, że to jest absolutnie, za takie pieniądze to jest rewelacyjny ruch i mimo, że ja bym może w koncepcji samego zespołu poszedł w innym kierunku, to po prostu w takiej okazji nie można było przegapić. Ja powiem nawet więcej, że DeMarcus Cousins to może być taki ruch, który może się okazać takim X-faktorem w kontekście całego sezonu. Przede wszystkim kontuzja Achillesa to jest taka kontuzja, którą się długo leczy i długo się dochodzi do siebie. Może nie tyle długo leczy, co długo się dochodzi do siebie, bo praktycznie trzeba organizm nauczyć nowego sposobu poruszania się, skakania itd., itd. I ja mam na przykład znajomego, który doznał podobnej kontuzji. I on do poziomu grania wrócił dopiero po 2 czy 3 latach. Oczywiście, że mówimy tutaj o totalnie innym sposobie regeneracji, innym leczeniu, innej rehabilitacji i tak dalej. Natomiast no, tak jak rozmawiałem z tym moim znajomym, którego serdecznie tutaj pozdrawiam przy okazji, to on mi powiedział jedną rzecz. Mówi: Rafał, ja przez 2 lata nie byłem sobą. Dopiero po 2 latach zacząłem czuć się w miarę normalnie na tym boisku, w miarę pewnie. I można było powrócić do pewnych rzeczy, które wcześniej gdzieś tam robiłem. I myślę, że Cousinsa zbyt wcześnie stracono. W sensie oceniono już, że to już jest niewypał i tak dalej. I myślę, że ten gość będzie miał bardzo dużo motywacji, żeby wszystkim pokazać, że jest totalnie inaczej. To jest gość, który nie bazuje, tak jak niektórzy, tylko na swoich warunkach fizycznych, tylko przede wszystkim na swoim talencie. Ten gość potrafi grać. W zeszłym sezonie fizycznie naprawdę nie wyglądał źle, nie był ulany i tak dalej. Myślę, że jeżeli przepracuje, to jest też chyba fajne, że mam taką cichą nadzieję, że skoro LeBron tak blisko trzyma się z Antonym Davisem, to mam taką nadzieję, że też równie blisko będą trzymali przy sobie DeMarcusa Cousinsa. Wezmą go trochę na siłkę. LeBron weźmie go pod skrzydła swoich trenerów personalnych. Troszeczkę popracują z Cousinsem, pokażą mu, co ma wzmocnić. I mam nadzieję, że Cousins wróci, że w tym sezonie poczuje się dużo pewniej. Nie oszukujmy się, Cousins rozegrał 30 spotkań w Golden State Warriors w tym sezonie. Nawet całego sezonu nie zagrał, więc to też powoduje, że ciężko było mu wejść w playoffy i tak dalej. Do tego doszedł ten uraz w trakcie playoffów. Totalnie chyba niezależny, jeżeli chodzi, to nie miał nic wspólnego z Achillesem, więc to nie jest nowa kontuzja, poprawienie starej kontuzji, tylko jakiś to jest tam inny uraz, który wyszedł w międzyczasie. Więc ja myślę, że jeżeli ominą go urazy, jeżeli może jeszcze delikatnie troszeczkę schudł,
trudnie, to myślę, że czas będzie działał na jego korzyść i z miesiąca na miesiąc powinien czuć się coraz lepiej, coraz lepiej. I to może być sezon, w którym zobaczymy DeMarcusa Cousinsa, może nie takiego jak w Prime, kilka sezonów temu, kiedy robił 27 punktów na mecz, ale to może być Cousins, który może być naprawdę solidną opcją i niewykluczone, że trafi do pierwszej piątki nawet pod koniec sezonu, bo no to jest nazwisko, które to był gość, który wiele potrafi i jeżeli dojdzie do siebie nawet do 70% tego, co grał wcześniej, to będzie zasługiwał na to, żeby grać w pierwszej piątce. I ja bym się tutaj, no właśnie, bo największy mankament DeMarcusa Cousinsa to jest jego obrona. Mówi się o tym, że w obronie będzie objeżdżany przez niskich rywali i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że to jest gość, który może dać dużo więcej dobrego w ataku, więc to zespoły będą przede wszystkim musiały się pod niego wcześniej czy później dopasowywać. A jeżeli chodzi o obronę, to na tym polega teraz ta głębia składu jeziorowców. Po to jest JaVale McGee, po to jest Anthony Davis, że jak będziemy mieli problemy z niskimi, no to wtedy oni wchodzą na boisko, oni przejmują rolę piątki i wtedy już ten problem zostaje rozwiązany i to rywale będą się przejmować tym, jak zdobyć punkty na tej piątce. No Jędras, chciałbyś coś jeszcze powiedzieć na temat któregoś gracza? Tak, na temat jeszcze Cousinsa i tematu, jakie rozpocząłeś, czyli obrony. Jasne, jest to jakaś obawa, wiadomo, że Cousins nie jest teraz najbardziej zwrotnym zawodnikiem, ale po pierwsze tutaj rola Franka Vogela, który przecież jest defensywnym coachem, niech on tutaj ustawi taki schemat, taką strategię obrony, która pozwoli ewentualne wady Cousinsa zminimalizować. A po drugie, kluczowa sprawa to jest też rotacja w tym momencie. Tutaj Lakers mają tutaj w tym składzie potencjał na sporo fajnych piątek, ale mają też potencjał przy błędach, jakie popełnią na przykład Walton z rotacją, żeby być faktycznie w obronie objeżdżanym. I tak na przykład błagam, nie wpuszczajcie Cousinsa jednocześnie z Rondo na parkiet. Bo to faktycznie będzie na pick and rollu, będziemy po prostu, będą Lakersi zajechani do parkietu, totalnie zmiażdżeni. Więc to jest taki jeden z tych przykładów. Jak jest Cousins na parkiecie, to otoczmy go odpowiednimi zawodnikami. Chyba że na przykład wychodzi jako gracz z ławki przeciwko rezerwowym rywala, to wiadomo, też jest troszkę inaczej. Można sobie na większe kompromisy pozwolić. Ale jak jest faktycznie ze starterami, to niech na obwodzie grają dobrzy obrońcy, niech gra Green, niech gra, nie wiem, KCP. Wtedy będzie można jakoś tego z tym Cousinsem przeżyć. No to Jędras, to zabawmy się w trenera. Wyobraź sobie, że jesteś trenerem. Jaką wystawiasz pierwszą piątkę w pierwszym meczu jeziorowców? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo trzeba wziąć pod uwagę z jednej strony to, co będzie najlepsze na parkiecie, a z drugiej strony też politykę, tak? Charaktery, ego zawodników, kto ile zarabia, kto ma co obiecane. Ja na pewno chciałbym obejrzeć więcej, trochę Davisa na centrze też, mam nadzieję, że trochę dostanie tych minut. Na przykład z Kuzmą na czwórce albo z Lebronem na czwórce. Więc ja bym też rozgraniczył te dwie rzeczy. Jaka piątka mecz rozpoczyna, jaka piątka mecz kończy. Ja na przykład bym chciał, żeby większość meczów kończył Davis na piątce z duetem dobrych obrońców na obwodzie, czyli Green i na przykład Green z KCP. A na skrzydłach Lebron na przykład z Kuzmą, o ile Kuzma będzie zrobi postęp w obronie, albo z innym zawodnikiem, na przykład z Iguodalą, jeżeli by się udało, to byłoby idealnie. Natomiast kto rozpoczyna mecz, no sądzę, że będzie mecz rozpoczynał Davis na czwórce i też dobrze, bo o ile wolę go na środku, o tyle no, sezon jest długi, trwa 82 mecze i nie chcemy, żeby Davis dzień w dzień się męczył i obijał z tymi wysokimi, ciężkimi środkowymi rywala, więc jak najbardziej okej, jeżeli będzie grał obok centra, natomiast ja bym chyba startował na dzień dobry McGee obok Davisa, Cousinsa wykorzystał jako tą opcję w ataku z ławki, ponieważ jest to chyba jedyny graczką w tej chwili oprócz Davisa i Lebrona, który może sobie regularnie sam kreować pozycję do rzutów i jednocześnie jest dobrym padającym, więc można po prostu przez niego przepuścić cały atak piątki zmienników, tak? Czyli tego second unit. Więc ja bym nie wystawiał wszystkich trzech w pierwszej piątce, tylko właśnie ustawił go na początek, o ile oczywiście jego ego na to pozwoli. Wystawiłbym go jako taką opcję właśnie główną z ławki, a w pierwszej piątce Davisa z McGee, z Lebronem, z Greenem oczywiście, no i albo KCP, albo Avery Bradley, bo skoro Lebron i tak ma być de facto rozgrywającym, to niech otoczą go zawodnicy, którzy mają rzut i potrafią dobrze bronić. Czyli powiedzmy, obstawiałbym tak, Bradley lub KCP,
Green, LeBron, Davis i Magi na początek sezonu. Tak bym wystawił. Tak byś wystawił. Mniej więcej bardzo podobną koncepcję miałbym budowy tego zespołu, w sensie rotacji i wyjścia z pierwszą piątką i piątką, która miałaby spędzać najwięcej czasu na boisko. Natomiast obawiam się, że pierwsza piątka, jaką zacznie mecz Frank Vogel, będzie taka. Rondo. Danny Green. LeBron. Anthony Davis i DeMarcus Cousins. Natomiast mam nadzieję, i to będzie bardzo dobry sprawdzian dla Vogla jako dla trenera, mam nadzieję, że taką piątką, jeżeli zacznie, to tylko w pierwszym tygodniu rozgrywek, bo to jest akurat piątka, która się zna, która wcześniej ze sobą grała w takim czy innym zestawieniu. Natomiast mam nadzieję, że ta piątka będzie tylko sporadycznie wykorzystywana i że tak jak mówisz, że no, dzisiaj koszykówka wygląda troszeczkę inaczej. Mówi się już o tym, że LeBron, zresztą taka koncepcja została przedstawiona nawet Kawhiowi i Leonardowi, że to LeBron będzie koncentrował się na rozgrywaniu. Więc mam nadzieję i myślę, że takie ustawienie ma przyszłość. Takie ustawienie, w którym mamy dwóch gości, którzy są pod normalnie, nominalnie są rzucającymi obrońcami, właśnie KCP i Danny Green. Natomiast oni w ataku są na skrzydłach, bardziej szeroko gdzieś tam rozstawieni. LeBron sobie rozgrywa, LeBron decyduje, co mamy grać. Na czwórce jest Kuzma, który rozciąga grę, na piątce jest Anthony Davis. Natomiast myślę, że zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie DeMarcus Cousins, bo jeżeli się okaże, że nie jest z nim tak źle, jak się wszystkim wydaje, jeżeli się okaże, że całkiem fajnie gra, to ja nawet nie miałbym nic przeciwko temu, żeby on zaczynał mecze na centrze. Myślę, że mają dużo doświadczenia już z Anthonym Davisem. Mówiło się o tym, że oni będą fatalnie fitowali ze sobą, fatalnie ze sobą współpracowali. Ja sam nawet pisałem jako kibic Lakersów pisałem gdzieś tam w kontekście Pelikanów, że ja nie widzę tego ustawienia, że oni do siebie nie pasują i tak dalej. Natomiast oni pokazywali na boisku, że świetnie do siebie pasują. Zdobywali chyba nawet po 40 punktów, czy tam po 30. Mocno, mocno siali spustoszenie pod koszami rywali, więc no, liczę na to, że Cousinsowi pomoże ten powrót do formy to, że będzie grał przy Anthonym Davisie w fajnym otoczeniu i trzymam kciuki za to, żeby było dobrze. Tak, tak, jak najbardziej. No cóż, nic dodać, nic ująć, krótko mówiąc. Natomiast no, jeśli chodzi o Cousinsa, tak jak mówisz, nie jest tak, że ja bym był jakiś zrozpaczony, gdyby on startował. Może tak będzie, że będzie startował, nie zdziwiłbym się. Natomiast błagam, z tym Rondo nawet nie zaczynaj. Nie, mnie się wydaje, że Rondo to jest taki wentyl bezpieczeństwa, że jeżeli LeBron będzie potrzebował troszeczkę odpocząć, to po prostu wtedy Rondo wejdzie. I tak to się działo też w tym sezonie pod nieobecność LeBrona, że to Rondo był tym dyrygentem i nawet mu to w którymś tam meczu wyszło, chyba z Bostonem i kimś tam jeszcze. Natomiast mam tylko nadzieję, że no właśnie, o tym też się mówi, że chemia w tym zespole powinna być dużo lepsza, że tu już wszyscy mają kontrakty praktycznie dwuroczne, tam z różnymi opcjami, natomiast atmosfera w szatni powinna być dużo, dużo lepsza. Jest też Jared Dudley, o którym się mówi, że to on wykonywał krecią robotę na Brooklynie, że może na parkiecie nie zawsze robi już to, co wszyscy chcieliby robił, natomiast poza parkietem to jest taki glue guy i pozostaje nam mieć nadzieję, że to się w ten sposób ułoży. No dobra, Jędras, słuchaj, no solidne 50 minut mamy już za sobą przegadane. Myślę, że moglibyśmy jeszcze sobie nawet pogadać dłużej, bo jest dużo takich różnych tematów, które chcielibyśmy jeszcze poruszyć, natomiast myślę, że dobrze byłoby się zmieścić w pewnych ramach czasowych, żeby ten podcast był do wysłuchania jakoś tam w miarę. No to co? No to czekamy chyba na kolejne ruchy, chociaż już teraz nie z taką niecierpliwością jak na 1 lipca i na decyzję Kawhia. Kości zostały rzucone, wiemy już co i jak mniej więcej i co? No pozostaje czekać na te drobne ruchy, chyba właściwie to pozostaje nam czekać już tylko na Iguodala albo na innego grajka, który dojdzie lub nie dojdzie. No i co? No i myślę, że chyba wreszcie doczekamy się tych playoffów, co? No, wiesz, po tym, co się działo w ostatnim sezonie, to już wolę nawet nic nie mówić, ale no trudno sobie wyobrazić, żeby to się aż tak posypało.
Żeby nie było playoffów, chociaż faktycznie zachód będzie tak wyrównany i szeroki, że Lakersi mogą skończyć zarówno na pierwszym, jak i na siódmym miejscu, więc no będzie się działo. Będzie się działo, dokładnie. No dobra, no to wszystkim dziękujemy za dobrnięcie do końca 22 odcinka Jeziorany Podcast. Oficjalnie drugi sezon został już zaczęty. Wciąż jesteśmy z wami i miejmy nadzieję, że to już będzie dużo, dużo lepszy niż nasz pierwszy sezon. Dziękujemy za uwagę. Rafał Niewiadomski. I Andrzej Cymorek, dzięki.